Trzeci list świętego Jana. Jest to księga Nowego Testamentu, przypisywana apostołowi Janowi, autorowi Ewangelii i dwóch poprzednich listów. Co do miejsca i czasu powstania listu nie można nic pewnego powiedzieć. Przypuszcza się, że podobnie jak poprzednie listy, powstał w końcu I wieku w Efezie. Jest to raczej osobista kartka niż list. Zaadresowany jest do umiłowanego Gajusa. Gajus wspomniany jest w kilku tekstach Nowego Testamentu, m.in. w Dziejach Apostolskich, w liście do Rzymian, a także w pierwszym liście do Koryntian. Nie wiadomo jednak, czy chodzi o tego samego Gajusa. Autor chwali go wraz z Demetriuszem, przeciwstawiając ich Diotrefesowi, który stał prawdopodobnie na czele odrębnej wspólnoty i nie uznawał nad sobą władzy starszego. List podkreśla znaczenie miłości jako istotę życia chrześcijańskiego. Przestrzega przed fałszywymi nauczycielami. Być może chodzi tu o pierwszych zwolenników gnostycyzmu. Ze względu na krótkość listu, brak głosów w najwcześniejszej tradycji poświadczającej jego kanoniczność. Dopiero od końca IV wieku uznany został powszechnie za kanonicznym. Wątpliwości co do jego kanoniczności ożyły ponownie w okresie reformacji.